Witajcie kochani, dzisiaj mam dla Was filmik z serii Fokus na produkt i będziemy dziś rozmawiać o farbkach Liquid Acrylics. Producentem jest Prima i należą one do linii Finabar. Było bardzo dużo pytań o ten produkt i filmik powstał we współpracy ze Scrapbooking Shopem. Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu, łącznie z linkiem do livestreama w najbliższą środę, ale jeżeli przegapicie spotkanie na żywo, to nagranie nadal będzie dostępne na fanpage'u Scrapbooking Shop. W opisie zaznaczę Wam też czas, w którym zaczynam przygotowywanie próbników i pokazuję i omawiam wszystkie kolory. W razie gdybyście nie byli zainteresowani właściwościami produktu, a tylko i wyłącznie próbnikami. Okej, dobra, zaczynamy. Więc tak, Liquid Acrylics są jednym z moich ulubionych produktów z linii Finabar. Ja bardzo lubię farby akrylowe. Też szczególnie za to, że są połączeniem właściwości farby akrylowej i akwarelowej, ewentualnie tuszu alkoholowego. Ponieważ są to farby akrylowe, więc będą po wyschnięciu permanentne. Są dość płynne, bardzo intensywnie napigmentowane i półprzezroczyste. Przepięknie się nakładają i w połączeniu z wodą tworzą prawie akwarelowe efekty. Tutaj możecie zobaczyć, jak ten bardzo intensywnie zielony kolor ścieka na niebieski, wypierając nieomalże pigment. Dokładnie tak, jak przy farbkach akwarelowych. Dzięki swojej intensywnej pigmentacji, nawet odrobina, jak widzicie, tutaj mam dosłownie 4 kropki farby i wystarcza mi to w zupełności do pokrycia dość dużego taga. Tag był zabezpieczony gesem przed tym, jak zaczęłam nakładać farby. Nie trzeba gesować powierzchni pod ten produkt, można używać bezpośrednio na papierze, z tym, że polecałabym wtedy użyć papier akwarelowy, żeby uzyskać najładniejsze przejścia pomiędzy kolorami. Jak widzicie, farby, mimo że nałożyłam dość sporo, są całkowicie transparentne. Litery ze starej książki przebijają nawet przez kilka warstw. Fakt, że ten produkt jest przeźroczysty, pozwala nam malować nim różne powierzchnie i uzyskiwać różne fajne efekty. Więcej ciekawostek i efektów omówię na końcu filmu, kiedy będę przygotowywać dla Was dwie szybkie prace. Natomiast tutaj możecie zobaczyć, jak rewelacyjnie wyglądają kolory nałożone na siebie, kiedy nadal spod różowego przebija nam niebieski. Transparentność produktu można też wykorzystać, mieszając sobie do niego na przykład Magicalsy z Lindy's. Tutaj akurat z koralowym zmieszałam różowego Magicalsa i uzyskałam bardzo fajny, ciężki do złapania w kamerze fioletowy blask w mojej farbce. Natomiast do niebieskiej dołożyłam po prostu niebieską nikę i też wygląda to bardzo fajnie i jest to ciekawy efekt, który można dodatkowo uzyskać i rozciągnąć jeden produkt na kilka różnych wykończeń. Przygotowałam dla Was też próbnik, żeby pokazać Wam wszystkie kolory, które ja posiadam, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak one mniej więcej wyglądają na papierze, ale miejcie to na uwadze, że na kamerze wyglądają trochę inaczej. Zaczynamy od koloru Crimson, który jest kolorem bardzo głębokiego wina, takim czerwonym fioletem. Śliczny kolor, bardzo intensywnie napigmentowany. Kolejny kolor to Persian Blue. Jest to bardzo głęboki, zimny, granatowy, który bardzo fajnie się nadaje do cieniowania koloru Crimson, który był wcześniej. True Yellow jest bardzo ładnym, słonecznym żółtym. Pamiętajcie, że farbki mają lekko połyskliwe wykończenie. Ochra jest bardzo fajnym, neutralnym brązem. Będzie ładnie wyglądać zarówno z ciepłymi, jak i zimnymi kolorami. Tutaj mamy koral i kolor wygląda tak, jak się nazywa. Jest to przepiękny, łososiowy,
taki bardziej intensywny niż ten, który mam tutaj teraz, czyli nude. Nude jest bardzo delikatnym, brudnym różem i te kolory bardzo ładnie się uzupełniają i mają delikatne różnice w tonach, których niestety moja kamera nie wychwytuje. Teraz jeden z moich ulubionych kolorów, czyli Tiger Orange. Jest to jeden z moich dwóch ulubionych kolorów do efektów rdzy i prac typu vintage. Drugim kolorem jest karmin, który jest dużo intensywniejszą i ciemniejszą wersją Tiger Orange. Oba te kolory wyglądają inaczej w zależności od tego, z jakimi innymi barwami je spasujecie, ale generalnie są to idealne rdzawe kolory. Umber jest ciemniejszym brązem, jest też neutralnym brązem, czyli dobrze wygląda zarówno z zimnymi, jak i ciepłymi kolorami. Ultramarine jest bardzo intensywnym, granatowo-niebieskim. I teraz możecie sobie zobaczyć w trochę innym świetle te kolory i jak widzicie jest różnica w tonie między kolorem nude i coral. Mamy też magentę, bardzo intensywny róż. Mój ulubieniec, czyli crimson. Deep turquoise wygląda strasznie słabo na kamerze. To jest bardzo piękny, głęboki turkus. Mamy też lime green, który jest bardzo intensywnym, nieomalże neonową zielenią. I tutaj te kolory, które mogły się wydawać poprzednio bardzo podobne, jak widzicie, są znaczne różnice między nimi. Powinnam w sumie, i chyba zaznaczyłam od razu na początku, że uwielbiam ten produkt. Tutaj mam pracę, na której chciałam wam pokazać, że te farby nadają się na każdą powierzchnię. Mamy tu miks metalu, żywicy, elementów plastikowych, papierowych, gessowanych i niegessowanych, brokatowe kwiatki. I na każdej z tych powierzchni te farbki wyglądają trochę inaczej. To znaczy na elementach żywicznych i płaskich powierzchniach metalowych będą się zachowywały jak tusze alkoholowe. Na papierze możecie uzyskać nieomalże akwarelowe efekty. Ja na sam koniec jeszcze wygessowałam moją pracę na sucho. Tą technikę omawiałam w filmie Fokus na produkt, gdzie rozmawialiśmy o gessie. Natomiast na drugiej pracy chciałam wam pokazać, że z użyciem nawet jednego koloru, ponieważ tutaj pierwsze dwie warstwy to jest tylko i wyłącznie Persian Blue, możecie uzyskać głębię na pracy. Nakładam dość sporo farby, a następnie psikam moją pracę wodą i usuwam produkt z najbardziej wystających elementów mojej pracy. Na sam koniec także ją wygessowałam i tutaj domieszałam jeszcze odrobinę mojego ukochanego koloru Crimson, ponieważ ja lubię niebiesko-fioletowy i przy okazji możecie zobaczyć, jak fajnie te kolory się właśnie warstwują i przenikają, mimo że nie wymieszałam ich ze sobą, nakładałam jeden na drugi. Dzięki temu, że są transparentne, uzyskuję bardzo fajny efekt na mojej pracy i uzyskuję go bardzo szybko. Podsumowując, ja wam serdecznie polecam te farby. Zachowują się zarówno jak farby akrylowe, akwarelowe, tusze alkoholowe. Możecie ich używać na różnych powierzchniach, szybko wysychają i są bardzo nasycone. Jedyne, czego wam nie dadzą, to pełne krycie na pracy, ale to sobie omówimy już w następnej części z cyklu. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niebawem i dziękuję wam bardzo za uwagę i życzę wam miłego i kreatywnego dnia. Do zobaczenia!